Tutaj Markus, witam wszystkich w kolejnej części poradnika do gry The Hunter Call of the Wild. Dzisiaj udajemy się na strzelnicę, żeby porozmawiać o strzelaniu. Ale najpierw wróćmy jeszcze do tematu naszego poprzedniego odcinka, czyli do tematu zdobywania doświadczenia. A konkretnie do pytania, jak najszybciej wyekspić swojego huntera. Moja rada jest taka, na początku naszej kariery myśliwskiej, mając dostęp do większej ilości rezerwatów, staramy się robić jak najwięcej zadań, tych fabularnych. Zadania te pozwalają nam zdobyć dość dużo punktów doświadczenia i poza tym jeszcze są za to pieniążki. Należy oczywiście unikać tych zadań, na które trzeba pieniążki wydawać. Są zadania typu kup taką i taką broń i z tej broni uszczel tam coś. Jeżeli na takie zadanie napotykamy, to przechodzimy do innego rezerwatu. Trzeba pamiętać o tym, że za każde odblokowanie domku na terenie tych rezerwatów dostajemy punkty doświadczenia. W późniejszym okresie gry te punkty będą dla nas bardzo mało znaczyć, a na początku są bardzo ważne i pozwalają ulepszać naszą postać. No, a następna rada po prostu jest taka, że inna nie może być. Polować, polować, polować. Jeszcze raz polować. I oczywiście każdy początkujący myśliwy nie jest myśliwym wybrednym. Strzela do wszystkiego, co mu wejdzie pod celownik. Później sobie będzie mógł zwierzynę wybierać. Tak, znajdujemy się na strzelnicy. Choć jest to strzelnica łucznicza, to naszych celów jest o wiele lepsza. Będziemy rozmawiać o tym, jak strzelać, w co celować. W grze jest tak, że by mieć zwierzynę zaliczoną na jak najwyższą ocenę, należy ją trafić nie więcej jak dwa razy z odpowiedniego oczywiście kalibru broni, o tym już rozmawialiśmy, i przynajmniej jedno z tych trafień musi być w żywotny organ. Co to jest żywotny organ? Na dzień dzisiejszy w grze są to płuca, wątroba, serce, kręgi szyjne i mózg. Któryś z tych organów musi zostać trafiony, żeby ocena naszego trofeum była najwyższa. Jak to wygląda w praktyce? No, w praktyce może omówimy sobie takie trzy podstawowe pozycje zwierząt. Tutaj mamy namalowane zwierzęta, które są ustawione do nas bokiem. Więc zaczniemy od tego. Jeżeli zwierzę ustawione jest bokiem, staramy się trafić w największy organ z tych organów żywotnych, czyli w płuca. Akurat tutaj, na tej strzelnicy, każde z tych zwierząt ma namalowaną tarczę w miejscu, w które będziemy się starali trafić zwierzęta. Oczywiście płuca są największym organem i najłatwiej w nie trafić, ale najwięcej satysfakcji daje strzał w serce. Na strzały w serce początkujący myśliwi będą mieli jeszcze czas. Swoje pierwsze strzały oddawać tak, żeby były jak najpewniejsze. No jeżeli oczywiście mamy jakiś wybór co do organu, bo jeżeli na przykład zwierzę jest daleko, to staramy się w ogóle trafić to zwierzę, a nie mówimy wtedy o organach.
Także widzimy zwierzę stojące bokiem, strzelamy centralnie w płuca. Jeżeli mamy mały kaliber, powiedzmy, jeszcze nie mamy, strzelamy na przykład do łosia z 2,4,3, tak jak to, no to strzelamy w płuca, ale musimy ominąć łopatkę. A jeżeli trafimy w kość łopatki, to kula zatrzyma się na tej kości i do płuc nie dojdzie. No ale to taka mała dygresja. No teraz pomówmy o sytuacji, kiedy zwierzę jest do nas przodem. Kiedy zwierzę jest do nas przodem, stoi spokojnie w bliższej czy dalszej odległości, no wtedy staramy się trafić w klatkę piersiową. No to już czasem dowiemy się o tych zwierzętach trochę więcej, będziemy znali lepiej anatomię, będziemy wiedzieli, gdzie, jaki gatunek ma serce. Tak krótko mogę tylko powiedzieć, że tak, krowy mają najniżej, trochę wyżej mają jelenie, a pozostałe zwierzęta, takie jak na przykład koty, psy, jeszcze wyżej, a niedźwiedzie chyba najwyżej. No, to tak by było o tych sercach. No, specyfika gry, niestety, no nie jest tutaj wszystko idealne w tej grze. Bardzo często się zdarza, że celując prościutko w klatkę piersiową zwierzęta, kula się zatrzymuje. No, tłumaczyłem to sobie tym, że możemy trafić, no nie wiem, w mostek, w coś, ale za często to bywa, no tak jest. Mimo wszystko staramy się trafić w serce. No ma to też tą dobrą stronę, że jeżeli nam zniesie trochę na bok, albo w jedną, albo w drugą stronę, trafimy w płuca. Choć muszę powiedzieć, że kiedyś strzelając chyba do żubra, tak jak to miałem sytuację, że kula przeszła nad sercem i między płucami. No było to z jakiejś broni, która miała bardzo dużą penetrację. No, ale to są takie wypadki jednorazowe. A co zrobić w sytuacji, jak taka krówka o wadze 1 tony atakuje nas z łbem pochylonym, zasłaniającym całą klatkę piersiową. Wtedy jest to sytuacja, w której staramy się trafić w łeb, ale same strzelanie w łeb nic nie da. Tutaj trzeba trafić w mózg. Taka krówka tak, ma mózg między rogami nad linią oczu. No, ten mój strzał trafiłby w mózg, jednak trochę lepiej by było celować niżej. Jest to taki wypadek. Drugi takim wypadkiem jest też, jeżeli zwierzę jest schylone. Szczególnie najlepiej to widać przy łosiach. Łoś jak jest schylony, no nie wiem, je trawę, pije albo coś, no to wtedy też można strzelać mu prosto w mózg. Bo wtedy praktycznie cała powierzchnia głowy, którą widzimy, to jest powierzchnia mózgu. Z tym, że jest tu jedna i to dość podstawowa sprawa. Wszelkie strzały takie, w wypadku zwierząt posiadających rogi czy poroże, niszczą trofeum podstawowe. Czyli gra w wypadku tych zwierząt nie zaliczy nam maksymalnej oceny. Nie dostaniemy oceny za trofeum. To już praktycznie wyklucza ocenę nawet na srebro. No to już wtedy możemy liczyć tylko najwyżej na brąz. No i
Jest też ta trzecia, taka chyba najbardziej spotykana postawa zwierzaka, czyli szanowny zwierzak obrócił się do nas czterema literami i zaczyna uciekać. Co wtedy? Wtedy staramy się go trafić tak jak w kręgosłup szyjny od tyłu. Po prostu bierzemy na cel oś. Tak, żeby oś nasza celownika pokrywała się z osią zwierzęcia, z kręgosłupem i celujemy mniej więcej w tył głowy. No, chyba że trzeba wziąć jeszcze większe wyprzedzenie, wtedy mamy szansę trafić w te kręgi szyjne. Znajdując się na przykład powyżej poziomu tego uciekającego zwierzęcia, możemy próbować od góry oczywiście trafić w płuca. A jeżeli znajdujemy się na tej samej wysokości, mamy na przykład broń dużego kalibru, typu, nie wiem, ten rewolwer, o którym mówiłem, 4,54, możemy ładować centralnie w 4 litery tego zwierzaka. Wtedy jest szansa, że ta kula od tyłu dojdzie do tych żywotnych organów. Nie dalej jak wczoraj strzelałem tak w misia i kula spokojnie do płucy doszła. A gdyby strzał bardziej centralny, doszłaby nawet do serca. Kula z tego rewolweru 4,54. Także to były takie rzeczy, o których chciałem powiedzieć. No, tak trochę zastanawiałem się dość długo, czy nie są to rzeczy na tyle oczywiste, że szkoda zajmować czas takimi informacjami. No ale z drugiej strony, gdy nawet tylko jedna osoba ma jakieś wątpliwości co do tego i coś zyskała, oglądając ten filmik, to warto go było nagrać. No, w następnej części poradnika przejdziemy już do rezerwatu. Planuję w ten sposób, żeby z każdego rezerwatu nagrać film, pokazać w tym filmie miejsca, które warto odwiedzać, żeby polować. Miejsca, w którym możemy spotkać najwięcej zwierząt, pokazać sprzęt, który zabieramy do danego rezerwatu. No i z każdego rezerwatu nakręcić też filmik samego polowania. Nie tylko mówić o tym, jak polować, ale też pokazać, jak się poluje, jak się strzela do poszczególnych zwierząt. No naprawdę mam nadzieję, że ten odcinek komuś pomógł. A jak mówiłem o oczywistych oczywistościach, no to trudno. No. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Tu mówił Marcos. Zapraszam na następne odcinki.